Moi kochani, nadszedł czas, aby po raz pierwszy zagrać w sezonie czwartym rozdziału czwartego. Serwery w końcu wystartowały, więc zostawcie szybciutko łapeczkę w górę, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, gdzie znaleźć nowe mityczne przedmioty. Ale zanim skoczymy do gierki, szybko ogłośmy wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te trzy osoby zgarniają nagrodę, odezwijcie się na mój e-mail, a mój e-mail macie w opisie. Jeżeli nie masz karnetu bojowego, jeżeli masz fałdolców, no to mój drogi przyjacielu, wpisz kod twarę do sklepu, a w komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Fortnite. W następnym odcinku wyłonię dwóch szczęśliwych zwycięzców, którzy zgarną albo karnet bojowy, albo fałdolce. Do dzieła! Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko! Siema, witam! I lecimy od razu na nową miejscówkę. Radykalna rekreacja, tak się nazywa i jak ona przepięknie wygląda. Tak samo przepięknie jak mój przepiękny skinek palucha rybnego. Dobra, tutaj moi drodzy, na mapie jest zaznaczony jakiś safe i trzeba by było do niego się dostać, ale żeby do niego się dostać, trzeba otworzyć na przykład taką kozacką torbę, w której jest... OMG, stary, jakiegoś tarana dorwałem od razu. I nowa broń. Dobra, walimy w niebo pierw. Poleciał paluch! Co jest? O kurczę, powracam, 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 bum! Dobrze, że cię nie zabiłem. Byś mnie zabił na 100%, stary, nie rób tak. Bierz tego tarana. Dobra, biorę, biorę. Jest taka snajpereczka, która szybko strzela. Jest coś takiego jak jako broń. Okej, okay, jak MK7 kolimator, coś takiego. Fajne. Wbijamy do środka, są boty? No, są, jakieś kroki widzę, nie? O kurczę, o kurczę, o kurczę! Uważaj! Uważaj! O! Co ty żeś zrobił? Są miny! Są bomby! Są turety! Ta! Te lasery pewnie biją, nie? Okej. Okay. Nie wchodź w nie, nie? Co ty żeś zrobił? Włączyłeś alarm i zamknąłeś gamoniu drzwi! Widziałeś, co zrobiłeś? Dobra, wchodzimy do środka. Są oponenci, Szaku. Wlatuję, wlatuję w nich od razu. Huu! To tylko po 25 bije? No to nieźle. Dawaj, dawaj, mają fokus na mnie, mają na mnie fokus. Uderzam, uderzam, uderzam. Leje go, leje, 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 dostał. Okej! Okay. Mityczna broń. Wow, co to jest? Karabin Kier Devastator z tumikiem, o kurcze. Zarąbiście. I co teraz? Tam mamy safe, jest karta? Jest, leży tutaj. BOT! Dobra, leży. Mam kartę, mam kartę. Wbijam, wbijam, okej, okay. Udało mi się prześlizgnąć pomiędzy laserami. Wow, ładny malunek, tutaj też ładny obrazik. I co tu będzie? Czy to będzie galeria z broniami? Uwaga, mityczne bronie, ale ten safe teraz się fajnie animuje. O nie! Jack, Jack! To jest? I charge pompa! Charge pompa jest patrz! Najlepsza wieścią. Wybiłem szybę, wziąłeś? Jack, Jacka? No nie, stary, znikł! Od razu się zamknął, jak czyli miałeś. Możemy wybrać tylko jedną broń, bo inaczej nam zniknie, ej! Tragedia. Mityk nam jeszcze wypadł? Dobra. Okej! Okay. Stary, spylamy stąd! Co jest? Co jest, stary? Bot idą! Dobra, dobra. Okej. Okay. Bronić. Ile bije taka pompa? 205 w czosnek! Mityczna! Nic się nie zmieniło! Jak się nic nie zmieniło? W tamtym sezonie nic nie biło za 200. Bo chodzi o to, że ona jest dalej taka mocna jak kiedyś. A, o to chodzi, dobra, tak, tak, tak. Dobra, uciekamy, stary, nie wiem, którędy, ale myślę, że chyba tędy, chodź. Wentylacją. Aha, wróciłem w to samo miejsce. No to windą może? Działa to? Tak, winda na pewno działa. Przestań. Tędy. Normalnie, no. Okej, lecimy na kolejną miejscówkę, Lunarne Lokum. Kompletnie nie kołam te miejscówki. Dobra, wypadamy oknem. Let's go! Rakietą! Ładnie, żeś poleciał. I mam samochód od razu. Dawaj do mnie. Lecę, lecę, lecę też. Nie, no, to jest coś pięknego. Ole Mustang, stary. Czekaj, żebym ci nie trafił. Wow, nice. Ole kuzackie auto, co jest? Słyszysz to, jak się pruje? Ej, mega mocno, ale to chodzi, stary. W końcu jakiś silnik samochodowy mruczy w tej gierce. Motory też są, okej. Okay. Okej, okay, dżungla dalej jest, tak jak była. Tak naprawdę dali tylko trzy nowe miejscówki, na których są dostępne
prawdopodobnie wszystkie mityczne bronie, które były dostępne w poprzednich sezonach. A to będzie coś pięknego, stary. Nie no, te bronie są najważniejsze w tej gierce. Ciultam z nowymi miejscówkami, bronie są ważne. Tak jest. Gotowy jesteś rakietą tam wlecieć zaraz? Dobra, dawaj. Lunarne lokum przed nami, jest taki piękny księżyc. To wjeżdżamy normalnie z rakietą? Normalnie z lunarnym impetem wjeżdżamy. Woohoo! Dobra, let's go. O nie, o nie, o nie, trafię? Dobra, udało się. Ważne po to, nie, 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 spadnę. Okej, okay. Ten mityk fajny, fajny ten mityczek. To był dzikie karty chyba w poprzednich sezonach. 15, 25 sekund ładuje nam się. To ty? To ja, no co ty? Nie świruj. Myślę, że ktoś więcej tu jest. Jakiś bocik. Bocik? Bocik samolocik. Dobra, kolejny bocik. Tu jest bocik. Dobra, niska karta leży. Dobra, to pewnie też pod ziemią będzie boss, 100%. Uważaj, bo latuję w dół. W ziemię wchodzę. Nie da się, nie da się, poleciałem, o Jezu, gdzie ja poleciałem? Dobra, ta pompa będzie game changerem w tym sezonie. Jak ktoś będzie ją miał, to jest totalnym szefem. Czy można niszczyć kamery? Tak, kamery i turety, jak coś, moi kochani, można niszczyć. O, turecik. Ta. Leży. Nice, ale to ładuje. Stary. Tęskniłem za tą bronią, serio ci mówię. No ona była chyba najlepsza pompa, jaka istniała. Aha, aha, aha. Teraz bez budowania to w ogóle już będzie totalny szef. Podam mi dół. Siema! 205 w łeb! Nie trafiam. Ładujemy. Dobra, wyjaśniony, wyjaśniony. Wow, 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 pistolet maszynowy Trona z lunetą, co? Luneta! Rozumiesz sobie, że jest Uzi z lunetą? Jak z lunetą? Jaki czad! Ale czad! Może tego tureta! Tak, to otwieraj, otwieraj! Otwieram. Pyk. Dobra, tureta można oszukiwać, chowając się za filary. Okej, okay, nice, nice, nice. Dobra, stary, otwiera się. Dobra. Wow! Tu jaki też wielki skarbiec! Jest. Patrz tu! Okej. Okay. Co to jest? Ręka Midasa. Ręka Midasa. Fajnie to wygląda. Jakieś figurki. O, patrz! Łuk Tientiny! I ten! Tomigan, poczekaj, na 3-4 podnieśmy. Ty weź łuk Tientiny, wezmę Tomigana. Dobra. 3-4. Tak, udało nam się we dwoje skroić! Ja rękę włożyłem, ale mi zamknęło i tak. Tak? Bez sensu, nie. Czyli możemy tak tylko i wyłącznie jedną broń wziąć. Dobra, stary. Lecimy! Złoty Midasa Migan! O ty! Taki jesteś? Dobra, już wiemy, gdzie jest Tomigan Midasa. Przecież jak ktoś będzie miał te mityki, czyli Tomigana Midasa i Charge'a, to jest niesamowite. I tego jeszcze nowego PM'a, to może być winek. Dobra, został nam ostatni save. Witalne w czasowisko? Lecimy tam, stary, szybko. Dobra, let's go. Jak do góry, jak do góry, którędy do góry. Dobra, widzę wyjście. Rakietą lecę. Ja też wyleciałem od razu rakietą. Od razu wlatuję rakietą. Czy jest leczenie? Jest leczenie jakieś? Ale wleciałem na pełnej, widzowie. Żebyś tylko przeżył. Tak, lecę, 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 lecę od razu. Nie ma leczenia, drzwi są. Szybko na dół, szybko na dół. Co to jest? Dobra. Jest apteka. Leczę się od razu apteką, żeby mieć full HP. Jest dobrze, jest dobrze. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej. Mam go, chłopa. Walę do niego z Tomigana, leży! Powalony! Ale leż! Dobra. Leciutki sprayik w twarzuni. Daj, masz 40 sekund, nie? Zanim strefa ruszy kolejna. Okej, okej, ale czekaj, gdzie jest... Gdzie, jak mam teraz tam przejść? Gdzie jest safe? A, tam jest safe, okej.
Okej, moi drodzy, jesteśmy w sejfie. Gdzie jest ten sejf? Tutaj, tak? Tutaj, tutaj, dobra, dobra, dobra. Otwarty! 3 sejfy w jednym odcinku? Dobrze, że się udało. Jestem mega ciekawy, co tutaj będzie do wybrania. Otwieraj, otwieraj. O kurcze, granatnik, wyrzutnia uderzeniowa kitka oraz miotacz promieni Zyga. Okej, miotacz promieni, dlaczego by nie? Miotacz promieni? Stary, porąbana broń. To giniecie! Wow, ale to klepie! Teraz już wiecie, gdzie zdobyć wszystkie mityczne bronie. Ja zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, bierzcie udział w konkursie, stawcie łapeczkę w górę. A jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, hej!